Mamy, kochani, kolejny mecz, gramy mecz po meczu, także w tym momencie muszę wam powiedzieć, kochani, że zaraz się do tego przygotuję, bo my gramy właściwie mecz za meczem. Tak się, kochani, tabela turniejowa ustawiła, że my już jesteśmy w tym momencie z PSP 26 Wałbrzych. Także gramy, kochani, z Wałbrzychem. Drugi mecz, pierwszy wygraliśmy 3-0, natomiast mówię, no troszkę on nam się jakby za szybko skończył. O dobre półtora minuty, myślę, chłopcy... Ach, wiatr zaniósł ją troszkę obok. Próba strzału Mateusza. Kochani, przypominam, że to 16. edycja Pucharu Tymbark. Kochani, z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Pod patronatem, kochani, PZPN Tymbarku i naszego pana prezydenta Dudy. Natomiast w tym momencie, kochani, to jest drugi meczyk. Za moment pewnie aktywniej tutaj zacznie dzisiaj pracę pan trener, przepraszam, pan speaker, a robi fajną robotę, także w dwóch słowach jeszcze tylko przybliżę. Punktujemy w pierwszym meczu 3 punkty, jest Świdnica, 21 marca. I około 10 chyba drużyn dziewczęcych rywalizują o dwa bilety do Warszawy. Także jeden bilet dziewczyn, drugi chłopców. Zobaczcie, jaka piękna akcja. Kończ tą mańcz, kończ. Aj! Gutek piętką, kochani, na pamięć do Matiego. Piła jeszcze przy nas. Oj, ale tam jest 3-1 się robi. Na przedpolu mocno bramkarz. Słuchajcie, no mocny meczyk się nam zapowiada. Przypominam, że w systemie Tymbark gramy 2 razy 10 minut, także w przypadku, kochani, wygrania tego meczu raczej przejście do kolejnej rundy pięknie z pierwszej gutek do Matiego. Mati próba strzału, piła przenosi nad poprzeczką. Nic się nie dzieje, kochani, myślę. Od godziny 11:45, czyli za około 10 minut, już będą gotowe posiłki dla zawodników. Będziemy wydawać obiady. Piłeczka na przedpole, kochani, ale nikogo tam nie była. Ja przypominam, kochani, że my zawody tutaj rozgrywamy z drużyną Kusy Bolesławiec. Jest to, kochani, drużyna w roczniku 2004. Zawody są U12. Gutek powracający po kontuzji, kochani, to zawodnik U10. Także no, gra z 2 lata starszymi kolegami, natomiast świetnie sobie radzi. Aczkolwiek przypominam, że Gutek wraca po kontuzji, kochani, także jego dyspozycyjność też nie jest do końca taka, jaką by on sobie tego życzył, czy my. Natomiast tak jak mówię, pięknie, świetnie. Obowiązkowo każda drużyna. I próba z prawej, kochani. To cieszy. Była próba z prawej. Listy, który i weryfikuje, który zespół już ma zrobione zdjęcie. Natomiast drużyny, które się nie zgłoszą, będą... Świetna piła. Przeszło. Brawo. Zamykaj. Z zawodnikami na takie zdjęcie się udać. Ach, troszkę przyblokowany ten strzał. Gutka widać, kochani, te 2 lata różnicy mimo wysokiego wzrostu na 2006. To muszę powiedzieć, kochani, że przy chłopcach 2-4 jednak wygląda troszeczkę no jak młodszy brat. Ale nie przeszkadza to nam w niczym, kochani, grać. Przypominam, że z tą brygadą zajęliśmy 5. miejsce w Warszawie, kochani. Przypominam, że to właśnie ta ekipa, kochani, wywalczyła awans do Warszawy. W Warszawie pokazali się ze świetnej strony. Też nam bramki brakło wejść do 1. czwórki. Także, kochani, 5. miejsce na szczeblu krajowym to jest fajny wyczyn. Także, tak jak mówię, kochani, Gutek powraca po kontuzji. Właśnie w tym momencie odpoczywa. Jest na boku, kochani, szedł Kurczaczek, także no mamy taki fajny, spokojny, stonowany powrót Gutka do reprezentacji Kusego. No, liczymy na kolejne punkty. Mecz nie jest, uwaga, mecz nie jest łatwy, nie jest prosty. Gramy z Wałbrzychem, potem nam zostanie jeszcze do rozegrania mecz, kochani, z Legnicą. Też będzie trudne spotkanie, także no, jak chcieliby chłopcy zapewnić awans, to myślę, że to jest mecz, w którym trzeba szukać punktów. Potem będziemy mieć troszkę więcej przerwy, kochani, i zagramy ostatni mecz właśnie z drużyną z Legnicy. Mamy wyjście, jest Kurczak z piłą, świetnie. Mati się zabiera. Dobre, jest Majszczyk, super. Aj, Kurczaczek, jest! Znalazł się Kurczaczek na dobitce, mamy 1-0, brawo. Brawo, brawo, brawo.
Słuchajcie, świetnie ofensywnie w parterze, na szybko, przy zamkniętym słupku. Bardzo fajnie się tam kurczaczek odnalazł. Mamy bramkę. Brawa dla dwóch Mateuszy za fajną akcję. Słuchajcie, troszkę nam podwiewa wiaterek tutaj dzisiaj, dlatego że jest pierwszy dzień wiosny. Słonko czasami wychyla się do nas, ale wiaterek jest, także przypomina nam, że nie tak dawno dopiero skończyła się zima. No, szybka odpowiedź chłopców z Wałbrzycha, mamy 1-1. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że no, otwarty mecz. Natomiast dobrze, że nie pada, także warunki do grania w piłę fajne. Natomiast myślę, że większość z chłopców ma pierwsze dopiero doświadczenia tegoroczne z trawy. No, na trawie się gra zupełnie inaczej, kochani. Całkiem inaczej działa się na trawie, całkiem inaczej na nawierzchni sztucznej, jeszcze inaczej na salach sportowych, gdzie większość z was i nas przepracowało swoje zimy. No, na salach, gdzie myśmy się dopracowali kontuzji, przypominam, na turnieju 9 stycznia, przepraszam, Gutek zamiast piłkę trafił drabinkę. Trzeci, czwarty palec, kochani, ulega złamaniu i mamy kłopot, kochani, blisko 2 miesiące jesteśmy wyjęci z aktywnego grania w piłę. Natomiast teraz jesteśmy w trakcie takiej rekonwalescencji, pomaga nam rehabilitant, pomaga nam mocno trener Mateusz. Wracamy do aktywności. Mati, jest próba i pięknie, znowu dwóch Mateuszów, mamy 2-1, brawo, świetnie, kochani, jeden Mateusz i drugi odnajdują się w tej sytuacji, strzelają gola. W tej chwili chyba na boisku mamy całe nasze 2-4, tylko Kurczaczek jest 2-5, kochani. Tak, Kurczaczek na pewno jest chłopcem 2-5, natomiast 2-5 jest chyba jeszcze też Piasek. No, nie chciałbym kłamać, kochani. W każdym bądź razie mamy trzech, czterech młodszych chłopców od reszty. Oj, Susewek teraz, kochani, został przy wiązaniu buta, ale troszkę lekka była ta piłeczka i nam się zrobił mały kłopot. Słuchajcie, mamy o 3 minuty meczu jeszcze, pod warunkiem, że pan sędzia no, znowu nie zrobi nam psikusa. Przypominam, że w poprzednim meczu skrócił nam aktywne granie gdzieś o 1,5 minuty. No, na szczęście nie zmieniało to wiele faktu, bo prowadziliśmy 3-0, kochani, także już myślę, ani drużyna nie miała szans na wyrównanie, ani strzelanie kolejnej bramki nam już wiele nie dawało. Natomiast w tym momencie, zobaczcie, oj, szkoda, Kurczaczek lepiej był z tyłu, daj, i ognia. Ale mieliśmy fajną akcję. Przepchaj! Obserwuję to, kochani, bo cały czas jesteśmy w natarciu. Ale szkoda, kochani, bo to była bramka. Oj, oby to nie miało jakby wpływu na sytuację meczową, kochani. Natomiast no, teraz szczęśliwie, brawo, Oskar. Cześć, załoga. Siema, witajcie. Cześć, załoga. Kanał oglądają? Skąd jesteście? No to bomba, pozdrawiają szybko. Zaraz będziemy grać chyba razem, nie? Świetnie. Słuchajcie, właśnie wyrównują na 2-1 chłopcy z Wałbrzycha. Tak jak mówię, no, przed chwilą to my jednak powinniśmy zdobyć gola, kochani, nie zdobywamy go, ale pamiętajmy, że to jest ich decyzja, to oni je podejmują, kochani. Natomiast piłka nożna to sport, w którym jest miejsce na popełnianie, na tym polega. Sztuka tylko, aby popełnić ich mniej od swojego rywala. Natomiast pamiętajcie, właśnie rodzice, kibice, trenerzy, że za wiele komunikatów, kochani, dla tych dzieci to nic zdrowego, to nic fajnego. Dlatego w tym momencie staram się bez emocji temu przyglądać. No, szukamy swoich, kochani, szans i punktów. W tym momencie jest remis. Fajna próba strzału, przeniesiona. Słuchajcie, mamy 8:57, myślę, że około jeszcze minutki, półtora naszego czasu. Troszkę się osłaniam od wiatru, dlatego że jednak dosyć mocno czołowy wiatr wieje w kamerę. Myślę, że może wam się to niewygodnie oglądać. W każdym razie, kochani, widać, że ekipa z Wałbrzycha potrafi grać w piłę. Nie wiem, znowu mam 9:20. Coś nie tak, 9:20. Ja muszę zrobić, wiesz co, zrobię teraz zegarek swój i puszczę z telefonu jeszcze stoper, wiesz? Nie ma problemu. Bo mówię ci, mam teraz, zobacz, 9:34. Jak gwizdłeś, było może 9:01, wiesz? Tak. Nie, żebym aferę kręcił, zobacz. Wtedy 2 minuty? 2 minuty? Wtedy 2, prawie 1,5, no.
Znaczy no wiesz, na szczęście, tak ale na szczęście teraz. To nic nie wnosiło do meczu, bo tam tak było... Tak samo jak teraz, a pan mówił mi, że 2 minuty. Nie, zaraz zobaczysz. Ja zobaczę, bo może twój stoper coś też wariuje. Ja nie twierdzę, że mam kamerę... Myślę, że nie. Ja zaraz włączę, jak będziesz startował, włączę też telefon, nie wiesz? Ma no, z ciekawości zobaczymy, kochani, zobaczymy, bo mamy... Które urządzenie któreś nawaliło, no. Zaraz, kochani, mamy ciekawy eksperyment, jeszcze nigdy się tak nie bawiliśmy, przygotujemy, kochani, zegarek, wystartujemy go równo z dzwonkiem, zobaczymy, taka ciekawostka będzie dla was, kochani, zobaczymy, które urządzenie robi przekłamanie. Także ja łapię się, zapraszamy na drugą.